Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o Merino czapkach. Najbardziej znana marka Buff. Mamy tutaj aż cztery rzeczy z Buffa. Buff jest bardzo znany ze swoich jakościowych rzeczy. Czapkę, którą najwięcej testowałem, jest ta czapka z Buffa. Po metce widzimy, że jest 100% Merino. I co to oznacza? Merino jest to specjalna wełna, która działa w ten sposób, że nawet jak się ją niesie, się zamoczy, się zapocimy ją, to dalej grzeje. Nie jest to zimny materiał, tak jak bawełna. Te czapki takie poliestrowe do biegania są raczej na krótsze wyprawy i odbijają to ciepło i w ten sposób grzeją, aczkolwiek nie oddychają. A merino ma i grzać, i oddychać, po prostu zawilgaca się i to cała wilgoć po prostu odparowuje. Ale dalej po prostu ma być w głowie ciepło. Ale jakie są wady merino? Trzeba je prać w specjalny sposób, w specjalnej proszku czy płynie i jest również bardzo delikatna. Ja tą czapkę, tą konkretnie, nosiłem podczas mojej wyprawy na Mont Blanc bez przewodnika i miałem ją pod kaskiem, więc po prostu te otarcia o kask, bodajże nawet od pianki mocującej, która ma po prostu poprawiać jakość trzymania, ja po prostu ją zdjąłem i te małe kwadraciki takie samoprzylepne, co tam są, one spowodowały te przetarcia. I tak właśnie wygląda 100% Merino. Ma właśnie z drugiej strony, ta czapka kosztuje około stówki parę lat temu, teraz są trochę tańsze, trochę Merino się łatwiej udaje pozyskiwać i tu mamy trzy inne. Ale najbliższym modelem podobnym jest za 55 zł z Forclaza Trek 500, która, metki tutaj nie ma, ale zawiera 89% Merino, a reszta to poliamid właśnie po to, żeby to wzmocnić. I też dzięki to jest, zyskuje na elastyczności, no bo to jest takie średnio elastyczne, powiedzmy, nie? W porównaniu z tym. Ta czapka się mocno zużywa, więc największa wada jest taka, specjalny proszek i delikatność tego materiału. Z drugiej strony w cenie tej czapki z Decathlona miałem po prostu Forclaza. I Forclaz jest to marka, którą swoją siedzibę ma w okolicy Mont Blanca i też w tamtych rejonach to testują. Zawsze też jakiś plus, aczkolwiek dalej Decathlon. Mamy tu zestaw komin standardowy, całkiem spory, middleweight, tutaj jest middleweight i czapka middleweight, to jest cały komplet. I jaka różnica? Nie znam gramatury tego na metr kwadratowy. Niestety produkt jest starszy i nie udało mi się go znaleźć. Okay. Gramatura Forclaza jest to 155 gramów na metr kwadratowy. Tu mamy midweight, czyli waga średnia, i heavyweight, waga ciężka, czyli po prostu tego materiału jest więcej. Tu jest 250 gram na metr kwadratowy oba ta, i to jest zestaw. A to jest heavyweight, który ma 600 gram. Więc patrzcie, jaka jest różnica w grubości jednego i drugiego. Nie? Tutaj nawet lekko prześwituje palec. No, tu nie ma szans. To nawet wygląda, tak, no to wygląda jakby to były dwie czapki zszyte. Tu jest po prostu pojedyncza grubość, a tu jest podwójna. Ja na następną wyprawę biorę to pod kask, ewentualnie będę dokładać drugą, jako drugą warstwę, ewentualnie będę po prostu chodzić na zmianę. To są bardzo lekkie, więc całkiem ciekawa sprawa. A Buff jest po prostu wiodącą firmą, która zaczęła tworzyć kominy, więc ale poprzez goniącą konkurencję zaczęli robić po prostu też zaawansowane rzeczy i takie merino to jest właśnie to, więc Wam polecam na wyprawy do miasta, nie, no ze względu na te drobne problemy z tymi czapkami, bo ten materiał jest po prostu delikatniejszy.